Już za chwilę dowiesz się na temat szokującej przypowiedni dotyczącej śmierci jasnowidza Jackowskiego, a także bardzo ciekawe, można powiedzieć, zbieg okoliczności, ale zdarzenie, które miało miejsce w życiu jasnowidza, a więc operacja na sercu, której data nie jest przypadkowa. No właśnie, dziwne zdarzenia w życiu jasnowidza Jackowskiego, czy są one dziełem przypadku, czy tak naprawdę mają tutaj wpływ dusze osób zmarłych. O tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na krzyw dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, na moim kanale już się znajduje film na temat tego, że jasnowidz Jackowski mówi na temat swojej śmierci, okoliczności tej śmierci. Natomiast dzisiaj chciałbym przedstawić wam bardzo ciekawą historię związaną z operacją, jaką przeszedł jasnowidz Jackowski. No i ktoś może powiedzieć, że to jest przypadek, że to jest zbieżność dat, a nawet godziny, a ktoś inny może powiedzieć, że to jest tak naprawdę sygnał dusz zmarłych od osób zmarłych, no od osób, od duszy osób zmarłych, które pozostawiły jasnowidza jeszcze przy życiu. No właśnie, tą historię tak naprawdę związaną tutaj ze śmiercią jasnowidza Jackowskiego przedstawiałem na kanale na YouTubie. To była sytuacja, gdzie pewien mężczyzna, który miał też podobny dar jasnowidzenia, ale już nie żyje, przypowiedział, że jasnowidz Jackowski zginie w wypadku samochodowym, będzie jechał samochodem czarnym, koloru czarnego, razem z trójką pasażerów i uderzy w tira, tak? Na szczęście ta przepowiednia się nie zrealizowała, ponieważ jasnowidz Jackowski nie zginął, tak? Natomiast rzeczywiście miał miejsce wypadek samochodowy nie z winy jasnowidza, natomiast w tym wypadku zginął inny kierowca, ale niewątpliwie jasnowidz po prostu jechał samochodem, ten samochód miał kolor czarny i rzeczywiście wiózł współpasażerów trzech, to była syn, córka, a także tutaj chłopak, tak? Córki, przyszły zięć. Natomiast dzisiaj chciałbym przedstawić szokującą sprawę, ponieważ jasnowidz Jackowski 1 czerwca 2015 roku przeszedł operację serca. Ta operacja to była operacja, która dotyczyła tak naprawdę zwapnienia naczyń krwionośnych. Paskudna tak naprawdę sprawa, ale nie ma co się oszukiwać. No, jasnowidz na to ciężko pracował przez lata. Wszyscy chyba wiemy o tym, że jest tutaj nałogowym palaczem, nałogowym tutaj no, zwolennikiem nikotyny. Nawet żona po prostu cały czas go wyzywa za to, żeby rzucił papierosy. Nawet mu jeszcze mówił to świętej pamięci Andrzej Leper, żeby rzucił te papierochy w końcu. Natomiast jasnowidz Jackowski no, nie może tego po prostu jakby rzucić, dalej pali te papierosy. No i miał potężne problemy ze zdrowiem. Ostatecznie 1 czerwca 2015 roku trafił do szpitala, znaczy miał operację zaplanowaną w Gdańsku na zwapnienie właśnie naczyń krwionośnych. Pamiętam jak dzisiaj były takie artykuły, chociażby w Fakcie, także fakt, tytuł taki brzmiał, że serce jasnowidza Jackowskiego stanęło w południe, tak? No i rzeczywiście była to po części prawda, tak? Chociaż tutaj tytuł był szokujący, bo na chwilę na pewno to serce musiało stanąć, bo było wykonywane zabieg, operacja. Natomiast tu jest ciekawa pewna zbieżność daty, tak? A mianowicie ten zabieg miał miejsce 1 czerwca 2015 roku o godzinie 8:00. A jasnowidz Jackowski, jak można zobaczyć na Wikipedii, urodził się 1 czerwca 1963 roku. Czyli operacja była dokonywana tego samego dnia, co tak naprawdę narodziny, tak? Co dzień, w którym się urodził jasnowidz. Przy okazji, no, urodził się praktycznie w dzień dziecka, tak? To też jest po prostu szczegółowy tutaj, tak, czas. Można powiedzieć szczęście w nieszczęściu, tak? No, dzieci są niezadowolone, jak są urodzone 1 czerwca, bo mają o jedną okazję mniej do prezentów. No, ale tutaj, no, jest to symboliczna data. No i teraz wyobraźcie sobie, że jasnowidz Jackowski urodził się tylko 1 czerwca 1963 roku, ale też o godzinie 8:00, czyli o tej samej godzinie, o której był operowany. Przypomnę, że ta operacja niemal decydowała o jego życiu, tak? Gdyby się ta operacja nie powiodła, to by zmarł. No, niektórzy mówią, że jest to przypadek, tak? Niektórzy mówią, że to jest wpływ tych dusz osób zmarłych, którym pomógł jasnowidz Jackowski, które pozwoliły mu dalej żyć, tak? To też jest ciekawe w kontekście tego mężczyzny, który na szkoleniu jasnowidza Jackowskiego przepowiedział na podstawie kurtki skórzanej, którą przedstawił, tak? Dał temu mężczyźnie.
Mężczyzna ten wykazywał duży dar jasnowidzenia. Co się stanie z właścicielem tej kurtki? Chociaż ten młody mężczyzna, tak, który miał ten dar, nie wiedział, kto jest właścicielem tej kurtki, a właścicielem tej kurtki był jasnowidz Jackowski. Tak? I tutaj ten młody mężczyzna powiedział, że właściciel tej kurtki zginie w wypadku samochodowym. Czyli można powiedzieć, że niejako oszukał przeznaczenie jasnowidz Jackowski, albo też tutaj dusze osób zmarłych niejako wstawiły się za nim, żeby jeszcze pozostał na ziemi, pomagał innym osobom, tak? W poszukiwaniu osób zmarłych, dusz osób zmarłych. Także szokująca rzecz. I tutaj też jest ciekawa właśnie sytuacja, że to jest po prostu, ktoś powie, że to jest zbieżność daty. Natomiast no, w kontekście tego, co robi jasnowidz Jackowski, raczej rzadko można mówić o przypadku, o zbieżności, bo rzeczywiście data jest ta sama. 1 czerwca, godzina 8, dzień narodzin i teoretycznie miał to być dzień śmierci, tak? No wiemy na szczęście, że jasnowidz dalej żyje, ale groziła mu tutaj śmierć, tak? Groziła mu śmierć, bardzo ciężka operacja, która na szczęście powiodła się, tak? I był sukces tej operacji. Natomiast no to jest szokujące tak naprawdę, tak? No bo rzadko się zdarza, macie kogoś takiego wśród znajomych albo rodziny, kto, nie wiem, zginął w wypadku, albo miał operację, albo jakieś zdarzenie dokładnie w ten sam dzień, w którym się urodził, o tej samej godzinie, w której po prostu przyszedł na świat. No dosyć ciekawe tutaj zdarzenie, zwłaszcza jakby w kontekście tego, że jasnowidz Jackowski, idąc na tą operację, niejako pożegnał się, tak, czy pożegnał się, pogodził się z tym, że może umrzeć, tak. Tutaj warto wspomnieć, że jasnowidz Jackowski boi się, tak, śmierci, co jest naturalne, to co cechuje normalnych ludzi, tak, każdy się boi śmierci, bo to jest lęk nie tylko związany z odejściem, z bólem, ze śmiercią, ale też z pozostawieniem najbliższych, tak, co będzie dalej, co rodzina zrobi po śmierci, to. Natomiast jakby wydawałoby się, że jasnowidz Jackowski nie powinien mieć z tym problemu, tak, że dziś mając kontakt z tymi duszami osób zmarłych, powinien tak naprawdę, powinno to być dla niego prostsze, tak, nie powinien się obawiać. I rzeczywiście w ten dzień, kiedy miał ten zabieg, była piękna pogoda, było przejrzyste niebo, niebieskie niebo i jasnowidz Jackowski tutaj sobie myślał jeszcze przed tą operacją, że nawet gdyby miał umrzeć ten dzień, no to jest to piękna pogoda, piękny czas na to, żeby po prostu umrzeć, także odchodzi w piękną pogodę. Także no dosyć ciekawa sytuacja, czy to jest było kwestią przypadku, czy to było kwestią właśnie tych dusz osób zmarłych, tak, które się niejako wstawiły właśnie za jasnowidzem. No chociaż trzeba powiedzieć sobie, że już po iluś tam latach od tej operacji jasnowidz dalej pali papierosa, bo też popala, chociaż jego żona zakazuje mu palenia papierosów w domu, w mieszkaniu. Natomiast rzeczywiście dalej jasnowidz tutaj popala, tak, te cienkie papierosy, no ale to wiadomo, nikotyna jest i w cienkich, i w grubych papierosach, nie ma tutaj żadnej różnicy. Natomiast rzeczywiście, no tutaj szokujące to też jest jakby związane właśnie z tą przepowiednią tego mężczyzny, tak, który kilka lat temu, czy kilkanaście lat wcześniej dokonał tej wizji, bo to było szkolenie, bodajże to było na początku lat 2000, albo w połowie lat 2000, bodajże to było też jeszcze szkolenie w Warszawie, gdzie jasnowidz tak szkolił na możliwość takiego właśnie jasnowidzenia, tak, czy takiego, no ale to jest dar, tak, część może osób pójść na takie szkolenia, ale to trzeba mieć jednak w sobie, można to niejako po prostu gdzieś wyćwiczyć, no ale to jest bardzo skomplikowane. Natomiast rzeczywiście podczas tego szkolenia był jeden mężczyzna, młody, schorowany w tamtym czasie, który potem zmarł, ale który miał bardzo wiele takich celnych tutaj przewidywań. Na przykład była sytuacja związana z tym, że za drzwiami do pomieszczenia było orzech, tak, zwykły orzech włoski, tak, był po prostu postawiony i ta osoba miała zgadnąć, co się znajduje za tymi drzwiami. I ten młody mężczyzna powiedział, że widzi za drzwiami dwie połówki mózgu. No, trzeba pamiętać, że jasnowidzenie to nie jest do końca takie przewidywalne, znaczy to nie jest do końca takie przejrzyste, tak, dosłowne słowo w słowo, tak. Wiemy, jak orzech wygląda, jak się rozłupie ten po prostu tak, tą skorupę, to wiemy, że tutaj wygląda jak mózg, tak. Trzeba pamiętać, że no ja zawsze to mówię, że jedna sprawa to jest dar jasnowidzenia, druga sprawa to jest odczytywanie tych sygnałów, tak, a więc interpretacja, to też trzeba się wykazywać dużą inteligencją, żeby odczytywać te sygnały, tak. Sygnały, które nam się, które ma po prostu osoba, jako, która ma ten dar jasnowidzenia, w przypadku jasnowidza Jackowskiego, no to on właśnie potrafi to odczytywać. To też jest podobna sytuacja
momencie, na przykład, gdy się nam przyśni, tak mówimy na temat pewnych snów proroczych, albo mamy pewne zdarzenia związane ze śmiercią osoby bliskiej, tak na przykład matki, ojca czy męża. Niektórzy to interpretują, tak? Natomiast czasami to jest interpretowane w zły sposób, tak? No, na przykład ktoś mówi, o, przyśniła mi się niedawno moja zmarła żona, tak? No i to jest, niektórzy interpretują, to znaczy, że niedługo ja umrę, tak? To może to być zupełnie czymś innym związane, tak? Więc to nie można interpretować jeden do jednego, trzeba też po prostu to w sposób odpowiedni interpretować. Natomiast rzeczywiście ten mężczyzna, który był na tym szkoleniu, on to przewidział, tak, że osoba, właściciel tej kurtki zginie. Być może tak powiedziałem, no jasnowidz dzięki temu, że miał ten dar, mógł uniknąć tego wypadku samochodowego, tak? Także napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.